Podczas jednego tylko spaceru wśród pięknej polskiej flory możemy natknąć się na ogromną liczbę nazwisk pochodzących właśnie od roślin. I znajdujemy się teraz w Gaju, więc mamy tutaj proste pochodzenie nazwiska Gajewski od staropolskiego czasownika gaić się, czyli zielenić. Ale ktoś powie hola hola, to nie jest wcale gaj, tylko to jest bór. Nic straconego, jest ok. Tutaj też mamy nazwiska Borowicz, Borewicz, Borowiecki czy swojski Boryna. To wszystkie nazwiska pochodzące tylko od tego jednego boru. Ale jeśli ktoś wśród takich lasów mieszka, to często wśród swoich sąsiadów nazywany był leśniakiem, czyli człowiekiem z lasu i w takiej formie to nazwisko przetrwało do dziś. Ale kiedy ten leśniak postanowi pewnego dnia wyrąbać kawałek lasu, to będziemy mieli do czynienia ze staropolską zarębą, czyli miejscem, które powstało po wycięciu takich drzew i od tego również utworzy się nazwisko zaręba i to nazwisko również jest bardzo powszechne dzisiaj. Jednak znacznie częściej polskie nazwiska tworzone były nieco innymi drogami. Nazwiska odojcowskie były naturalną formą dodatkowej identyfikacji człowieka. Jeśli szlachcic, ojciec rodu miał na imię Stanisław, to tylko od tego jednego imienia powstało tak wiele nazwisk jak Stańko, Stanik, Stachura, Staszak i cała masa innych przykładów. Czasami jednak zostawiano imię w prawidłowym brzmieniu, dlatego mamy takie przykłady jak Tomasz Adam, co nie przeszkadza w tym, że dzisiaj obok niego żyją ludzie z przyrostkami do tego imienia, Tomaszowie Adamkowie, Adamiakowie, Adasiowie itd. Bywa jednak tak, że takie nazwiska odojcowskie są trudne w zdekodowaniu i nie każdy wie, że Pietrzak, Pietrzyk dawniej oznaczał syna Piotra, ale z Piotrowskim pewnie nikt problemu większego nie ma. Inne przykłady to Jóźwiak, syn Józefa, Matysiak, syn Macieja, Brożek, syn Ambrożego, czy niezwykle stare, dwunastowieczne nazwisko Michalak, syn Michała. Takie nazwiska mają bardzo często specyficzną końcówkę -ic albo -icz, co widać po przykładzie tenisisty Jerzego Janowicza, dawniej powiedzielibyśmy Jerzego syna Jana. A jeśli nie dostaliśmy nazwiska po ojcu, to absolutnie nic straconego, bo mamy jeszcze całą masę nazw geograficznych. I na przykład, kiedy popatrzymy na sąsiada mieszkającego w tym ostatnim domu, to może nazwiemy go Boczniakiem. I to nie dlatego, że się boczy, czyli nadąsa, obraża, ale dlatego, że po prostu mieszka na uboczu wsi. Jeśli by się jednak okazało, że mieszka na jej granicy, na skraju, to może ochrzcimy go Koniecznym, dlatego że mieszka na końcu wsi. Ciekawie robi się, kiedy podejdziemy do naszego strumyka i zastanowimy się nad ludźmi mieszkającymi za nim. Ich możemy nazwać zawodnymi i to nie dlatego, że są ludźmi, którzy nie dotrzymują danego słowa albo są nierzetelni, a dlatego, że po prostu mieszkają za wodą, stąd zawodni. Kiedy tym strumykiem pójdziemy kawałek dalej, to może okaże się, że dojdziemy do zalewu i tam spotkamy Zalewskich. A kiedy za tym laskiem, hen, hen, jeszcze dalej, spotkamy rodzinę Zalasów. Bardzo ciekawy przykład złożenia nazwiska z dwóch wyrazów za lasem, czyli Zalas. Natomiast takich nazwisk odtopograficznych mamy naprawdę bardzo dużo. Jeśli ktoś ma na nazwisko Łucznicki, to wcale nie musi oznaczać, że jego przodek miał jakieś związki z łucznictwem, na przykład świetnie strzelał z łuku, a wystarczyło, że miał związki z miejscowością o nazwie Łucznica. Mógł być jej właścicielem, mógł być synem właściciela albo pełnić tam jakąś funkcję. Czasami jednak wystarczy, że po prostu tam mieszkał. Już w XIV wieku notujemy nazwisko Krakowski, oznaczające mieszkańca tego miasta, bo przecież nie właściciela. Właścicielem Krakowa był król. Nazwiska, które mają jakieś powiązania z miejscowościami, należą do najpopularniejszych w Polsce, takie jak trzecie na tej liście, czyli Wiśniewski, dawniej związane zapewne z Wiśniewem albo Wiśniowem. Jeśli natomiast znamy Jana Grabowskiego, to jego nazwisko najprawdopodobniej pochodzi od bardzo starej konstrukcji Jan z Grabowa. Marcin Potocki to Marcin z Potoka, Maciej Dąbrowski to Maciej z Dąbrowy, a Dominik Makowski może być prawnukiem właściciela Makowa. Tak proste bywają czasami wytłumaczenia naszych nazwisk. Sprawa się nieco komplikuje, kiedy do naszej lekcji historii dorzucimy sobie również lekcję geografii w terenie i
zaczniemy myśleć o nazwiskach pochodzenia obcego. Chociaż wielu badaczy twierdzi, że wyróżnianie nazwisk obcych jest pozbawione sensu. Jest w tym naprawdę bardzo dużo racji. Dlatego, że jeśli weźmiemy sobie takie słowo, które nam się jawi jako czysto polskie, pieniądz, i powstało od tego nazwiska właśnie pieniądz, pieniążek, pieniężny, to możemy się bardzo zaskoczyć, kiedy okaże się, że to słowo i te powstałe z niego nazwiska są pochodzenia starosaskiego. Dlatego to, co możemy zauważyć, to to, że w języku polskim znajduje się naprawdę wiele nazwisk, które kształtowały się przez wieki pod wpływem obcych języków. Tak na przykład było z językiem niemieckim, któremu zawdzięczamy takie nazwiska jak Knapik, Knapek i tak dalej, które pochodzą od niemieckiego wyrazu Knap, czyli sukiennik, tkacz, taki właśnie rzemieślnik. Natomiast nasz były selekcjoner kadry piłkarzy, Jerzy Engel, w rzeczywistości jest Jerzym Aniołem, od niemieckiego Engel, czyli anioł właśnie. Natomiast inny trener, trener siatkarzy, Hubert Wagner, był tak naprawdę swojskim Hubertem Kołodziejem, od niemieckiego Wagner, czyli kołodziej, rzemieślnik, który tworzy wozy, czy też tworzy koła. Weźmy sobie inne języki. Z języka ukraińskiego i białoruskiego mamy naprawdę sporo nazwisk. One są tradycyjnie zakończone na bardzo charakterystyczne końcówki. Te końcówki to na przykład Uk, Czuk, Enko czy Iszyn, na przykład Gawryluk, Marczuk, Lubaszenko czy Grabiszyn. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, to fakt, że mogłoby się wydawać, że z języka rosyjskiego tych nazwisk mamy naprawdę bardzo wiele, taka jak wielka jest Rosja dzisiaj. Natomiast okazuje się, że nie jest tak do końca. Oprócz nazwisk tradycyjnie zakończonych na -ow. Jednak czasami dawniej na kresach Rzeczpospolitej, na tych wschodnich terenach, pojawiały się nazwiska, które były związane z rosyjskim tak zwanym odczestwem, czyli tradycyjnym imieniem, które było dokładane od imienia ojca. I później to odczestwo również przeradzało się w nazwisko. Zresztą dzisiaj ten zwyczaj jest w Rosji spotykany. Mamy prezydenta Władimira Władimirowicza Putina, co znaczy, że Władimir, syn Władimira, Putin. Jedźmy dalej do języka czeskiego. Język czeski to silne związki przede wszystkim w średniowieczu i co ważne, Czesi raczej wpływali nie na nasze nazwiska, ale na nasze imiona. To pod ich wpływem. Z Włodzisława zrobiliśmy Władysława, a z Więcława zrobiliśmy Wacława. Oczywiście te nazwiska czeskie dalej w polskim języku występują, na przykład Holubek, Dejmek czy Matejko. Nieco inaczej jest z językiem słowackim. Tutaj mamy jedną niezwykle charakterystyczną słowacką końcówkę, jaką jest końcówka -ar, występująca dzisiaj w nazwiskach takich jak Kuźniar, Masar, Jejnar i tak dalej. Ale ktoś mógłby zadać pytanie, co z Litwą? Przecież przez bardzo długi czas nasze kraje były ze sobą połączone. Czy mamy tutaj też litewskie nazwiska? Oczywiście charakterystyczne końcówki -tis czy -ojć, widoczne na przykład w nazwiskach Marczuaitis czy Giedroyć. Jednak z tymi litewskimi nazwiskami jest nieco skomplikowana sprawa, dlatego że one przez całe lata były polonizowane. Jak mieliśmy na przykład hrabiego, szlachcica, Dragunaitisa, to bardzo szybko stawał się draguńskim. I tutaj to zjawisko było niezwykle powszechne czasami. Natomiast jeśli chodzi o polskich Żydów, to oni, biorąc pod uwagę, że przez bardzo długi czas bronili się jednak przed nadawaniem sobie nazwisk, wpływ dali nam przede wszystkim wtedy, kiedy zmieniali swoją wiarę, kiedy zmieniali z wiary żydowskiej na wiarę chrześcijańską. Wtedy bardzo charakterystyczne nazwiska takie jak Nawrot, Nawrocki, które oznaczały nawracanie się. W toku naszych rozważań bardzo często pojawiało się nazwisko Naski albo Nacki. I to jest dobry moment, aby zadać kluczowe pytanie. Czy są to nazwiska pochodzenia szlacheckiego? Przekonanie o tym, że szlacheckie nazwiska kończą się na -ski albo -cki, było i jest w naszym społeczeństwie niezwykle silne. Zapewne każdy z nas jeszcze w szkole usłyszał od jakiegoś przechwalającego się kolegi, że jam Kowalski, a więc szlachcic. Ile jest w tym prawdy? Zacznijmy od tego, że nazwiska tradycyjnie zakończone właśnie na -ski albo na -cki były zarezerwowane dla nazw od miejscowych. I kiedy mieliśmy jakiegoś szlachcica, który był posiadaczem majątku o nazwie Wola, to bardzo często
brał od nazwy tej miejscowości swoje nazwisko poprzez dołożenia takiego przyrostka i wtedy powstawał nam Wolski. Jednak bezbłędne określenie, że osoba z nazwiskiem o takich końcówkach należała dawniej do warstwy wyższej, było możliwe tylko na samym początku formowania się nazwisk, dlatego że później mieszczanie, a nawet chłopi przyjmowali takie nazwiska po to, aby podwyższyć swój status społeczny. Pomimo tego, że wcale ziemi, nie mówiąc o całych wsiach, nabywać nie mogli. Jeszcze później, w połowie XVII wieku, co prawda zubożały, ale jednak szlachcic z Valerian Nekanda Trepka w swoim dziele o wymownym tytule Liber Hamorum, czyli Księga Hamów, wypunktował ponad 2,5 tysiąca takich przypadków, kiedy właśnie mieszczanie albo chłopi przyjmowali nazwiska z takimi końcówkami. Oczywiście działo się to po to, aby takie zjawisko tępić. Widocznie nie na tyle skutecznie, że dzisiaj ski albo cki wcale o pochodzeniu szlacheckim nie świadczy. Naszą opowieść kończymy prostym wnioskiem, że polskie nazwiska mają tak bogate pochodzenie, że dzisiaj dzięki temu możemy zastanawiać się, czy człowiek o nazwisku Dudek miał kiedyś jakieś związki z grą w karty o tej samej nazwie, czy może był dudziarzem, albo lubił ptaki z charakterystycznym czubkiem na głowie, a może po prostu pochodził z miejscowości Dudki. Dlatego każde z naszych nazwisk pozostanie małą tajemnicą historii. Sprawdź również inne odcinki Polimatów i subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.